Najnowsze wydanie magazynu Gra Widzewska Młodzież pierwsze tej wiosny rozpoczynamy od spotkania Centralnej Ligi Juniorów U15. Ten mecz jest także dostępny w Widzew TV, możecie obejrzeć go sobie w całości. Padła w nim co prawda tylko jedna bramka, ale postawa obu drużyn Widzewa, Łódź i Legii Warszawa naprawdę zasługiwała na pochwałę. Ostatecznie zwycięsko wyszli z tego pojedynku zawodnicy z drużyny ze stolicy Polski, chociaż Widzewiacy zaprezentowali się na ich tle naprawdę dobrze. To jest jedyna bramka tego meczu, która w 74. minucie ustaliła wynik spotkania na 0-1. W ostatni weekend rywalizowali również zawodnicy Łukasza Jonczyka. Trener Jonczyk i jego drużyna U17 pojechali na wyjazd, uwaga, do Warszawy. W Warszawie mierzyli się z miejscową Polonią, no i to spotkanie otworzyli w całkiem korzystny dla siebie sposób. Trochę nam się spóźniła kamera, ale to czerwono-biało-czerwoni cały czas byli przy piłce, dośrodkowanie kroiło się z prawej strony, ostatecznie płaska piłka i Kajetan Radomski zapakował futbolówkę prosto do siatki Polonii. W tamtym momencie było 0-1 i to Widzewiacy byli na prowadzeniu, ale Polonia no, miała jeszcze sporo do powiedzenia w tym meczu. To jest trafienie na 2-1, bowiem bramki na 1-1 nie udało się zarejestrować, natomiast Polonia wyszła na prowadzenie dopiero w drugiej połowie do przerwy. Ostateczny wynik to było 1-1. Wynik meczu ustalony także w drugiej części spotkania na 3-1 dla gospodarzy. To jest właśnie to trafienie, szybka, dynamiczna akcja czarnych koszul, no i wygrana na inaugurację Centralnej Ligi Juniorów U17. To jest Liga Makroregionalna U19 i gol Damiana Związka, nieco zasłonięty przez ten znak wodny Widzew TV, spotkanie Widzewa Łódź podopiecznych Jakuba Grzeszczakowskiego z Ursusem Warszawa. Ursus to jedna z drużyn, która no, będzie zainteresowana bezpośrednią walką o awans do Centralnej Ligi Juniorów, no ale łatwego życia z Widzewiakami zawodnicy z Warszawy nie mieli. Przed chwilą mogliście zobaczyć bramkę Jakuba Juchacza. Juchacz to spotkanie zaliczy raczej do tych udanych. To bardzo ładne jego uderzenie po doskonałym podaniu z głębi pola. Złożył się do woleja w tej sytuacji. Trafiał do siatki aż trzykrotnie. Bramek na 3-1 i na 4-1 w tym magazynie Gra Widzewska Młodzież nie zobaczycie. Natomiast Juchacz naprawdę prezentował się w tym meczu bardzo, bardzo dobrze. Tak zresztą jak i cała drużyna czerwono-biało-czerwonych. To jest bramka na 5-1 Filipa Przybułka. Ostateczny wynik tego meczu to 6-1. Jeszcze raz czerwono-biało-czerwoni trafiali do bramki. Wynik meczu ustalił Mateusz Saganiak tym właśnie uderzeniem.